Najczęstsze błędy. No właściwie powiedzieliśmy sobie w międzyczasie, w kolejnych lekcjach, jakie to błędy są. Zresztą sam czy sama się przekonasz podczas grania, jakie to błędy się popełnia. Przede wszystkim błędy są takie, że my pierwszy błąd, najbardziej podstawowy, to jest taki, że my gramy tak, że wybrzmiewają inne struny. Tłumienie nadgarstkiem. To jest bardzo częsty błąd. I być może można powiedzieć, no dobra, jeżeli ja tłumię nadgarstkiem sobie wszystkie struny, a jeżeli mam zrobić bending, to sobie stłumię... Bending stłumię. No właśnie. To trzeba tak robić, żeby wypuścić... Żeby po prostu wypuścić tylko ten dźwięk, a pozostałe tłumić. Tłumimy nadgarstkiem tutaj, dłonią, i tłumimy od razu też tymi palcami, które tutaj kładziemy. One już mają leżeć na gryfie. Nie mogło być tak, tylko one już mają leżeć na gryfie, ponieważ one już same w sobie tłumią na przesterze chciane dźwięki. To jest najbardziej podstawowy błąd. Drugi błąd to jest nieprecyzyjność w robieniu danej techniki artykulacyjnej. Na przykład bending. Jeżeli mamy zrobić bending o pół tonu, musimy wiedzieć dokładnie, jaki to ma być ten dźwięk, o który mamy podnieść. Jeżeli mamy dźwięk dis, podnieść do E, muszę dokładnie wiedzieć, jaki ten dźwięk jest, umieć też go przytrzymać. Oczywiście to z kolei siła palców, czyli kolejny błąd byłby taki, no słabe palce. No to można powiedzieć, to nie jest błąd, to jest jeszcze nie wyćwiczenie ręki, ale to trzeba o tym pamiętać, że słabe mięśnie, mało ćwiczone palce powodują, że po prostu tych poszczególnych technik nie damy rady zrobić, prawda? Kolejna rzecz to jest też błąd taki, że nieprecyzyjne uderzania, na przykład w tappingu, że na przykład uderzam gdzieś, trafia mnie w ten punkt, co trzeba. Albo robię tak, że gram tapping, grubszą albo cieńszą. To jest bardzo, bardzo niefajne, tylko to znowu można powiedzieć kwestia wyćwiczenia, no wyćwiczyć celowanie, prawda? Jeżeli gram na przykład 4, 7, 12, precyzyjność właśnie jest bardzo ważna i no na początku na pewno będzie dużo problemów robiło. Kolejny błąd, błędem jest na przykład przy pociągnięciu, pociąganie i pociągnięcie i przy opuszczaniu w dół wybrzmiewanie struny. Na przykład robię bending, podciągam, dotykam do struny czwartej, ale zabierając ten palec, ta struna czwarta wybrzmiewa, bo już została poruszona. Prawda? Na przykład, że tak się kłania tłumienie. Po prostu podczas grania tłumię te trzy grubsze struny. Wiem, że to jest bardzo trudne, bo to jest takie... ciężko to sprecyzować, ułożenie tutaj tego nadgarstka dłoni prawej, ale to da się wyćwiczyć. Oczywiście to się da wyćwiczyć, tak samo jak się da wyćwiczyć uderzenie tylko w wybrane strony. Wszystko to jest kwestia wyćwiczenia, ale to są takie główne błędy, które się popełnia podczas grania tych różnych właśnie technik. No, jedyna rada to jest ćwiczyć i pamiętać o tym aktywnie, pamiętać o tym, że tutaj ręka, tłumienie, precyzyjne uderzanie kostką, nie tym ostrym czubkiem, a nie tym gładkim czubkiem. Kolejna sprawa, żeby pamiętać o tym, żeby dźwięki były dokładnie te, które potrzebujemy. Bending o ten pół ton, prawda? Vibrato, też konkretne vibrato, a nie jakiś taki...
jakieś takie niemrawe. No i pewny chwyt jest bardzo ważny, bo jeżeli za słabo naciśniemy, to ta ręka nam po prostu, palce nam uciekają i to po prostu też nie brzmi. Więc najczęstsze błędy spróbuj je wyeliminować i pamiętać właśnie aktywnie o tym, że tu muszę naciskać precyzyjnie wybrane struny, nie tłumić, nie kłaść palców na przykład na wszystkich strunach i próbować robić bending, tylko kładziemy na te dokładnie, które potrzebujemy, a tłumimy nadgarstkiem. Więc dobra, tyle z mojej strony, do zobaczenia w następnej lekcji, trzymaj się ciepło.